dobry, witajcie w nowym roku. Korzystając z drzemki Alicji, które teraz są naprawdę ekstremalnie krótkie, przynajmniej te drzemki w ciągu dnia, spróbuję nagrać dla Was projedynko, więc nie przedłużam i zaczynam, bo stoi przede mną wiadro opakowań. Zobaczcie, żeby nie być gołosłownym. Zawsze nagrywam podanko wtedy, kiedy to wiadro zaczyna się tak wypełniać, że po prostu nie jestem w stanie dołożyć nic więcej. Więc się stwierdziłam, że to będzie najlepszy film na rozpoczęcie nowego roku na kanale. Pierwszym produktem, który zużyliśmy rodzinnie, to jest seria zimowa z Yves Rocher, seria właściwie już świąteczna. Zimowe jabłko, zimowa szarlotka, przepiękny zapach właśnie pieczonego ciasta z cynamonem, z jabłkami, bardzo ładnie rozprowadzał się na skórze, był naprawdę niezwykle mocno pianotwórczy, wszyscy go u mnie robili i dosyć szybko się zużył. Przyniosłam sobie torbę na odkładanie zużytych opakowań. Kolejna rzecz to odżywka do włosów marki Yoop, orientalny ogród, 98% składników pochodzenia naturalnego. Mam jeszcze szampon, który dosłownie został mi na dwa użycia, więc do tego denka go jeszcze nie przyniosłam, ale skończyły się w miarę w tym samym czasie. Bardzo dobra odżywka do włosów długich, łatwo się te włosy rozczesuje, delikatny zapach, orientalny, ale jednak delikatny, nie taki ogoniasty, który gdzieś tam się za Wami ciągnie. Uważam, że produkt naprawdę godny polecenia i z przyjemnością sięgnę jeszcze po jakąś inną nutę zapachową z tej serii. Zimowe mydełko do rąk kupione w sklepie Action, Keep Calm and Put Your Santa Hat On. Bardzo fajny tekst, podobał mi się, czarny w takie właśnie świąteczne nadruki. Bardzo uprzyjemniał nam mycie rąk w tym świątecznym czasie w łazience. Przeźroczysty, nieoblepiający rąk, nieprzesuszający też skóry dłoni. Mamy jeszcze jedno takie zimowe opakowanie. Jak jesteśmy przy świątecznych kosmetykach, to tutaj mamy rozgrzewającą sól do kąpieli z Lulalove w takim ładnym właśnie świątecznym opakowaniu. Przepiękny zapach, cynamonowo, pomarańczowo, korzenny i mimo tego, że to opakowanie jest wypłukane w wodzie, to cały czas zapach się unosi. Niezwykle przyjemna kąpiel, woda jest słona, zagęszczona, odżywcza i delikatnie rzeczywiście skóra jest rozgrzana nie tylko po kąpieli w ciepłej wodzie, ale również przez składniki, które są zawarte w tej soli, także naprawdę sole z Lulalove myślę, że jeszcze nieraz się u mnie znajdą. Delikatny orzechowy balsam do ciała o bardzo fajnej musowej formule z Fresh and Natural, bo niby to jest masło do ciała, taki balsam naprawdę gęsto tulający, ale bardzo fajnie się wchłania. Trzeba chwilę popracować na skórze, żeby go rozprowadzić, ale jak już rozprowadzicie, to on bardzo ładnie się w tą skórę wchłania. Cudownie ją zmiękcza, nawilża. Zapach jest porównywany do Nutelli, jednak ja tu po prostu czuję mus z orzechów. Natomiast zobaczcie, muszę taką ilość tego balsamu już wyrzucić. To była bardzo duża pojemność, 500 ml. Produkt niezwykle wydajny, bo niewielka ilość wystarczy, żeby wysmarować całe ciało. I ja zauważyłam ostatnio, że on się już przeterminował. Więc stwierdziłam, że nie będę go używała. Zużyłam naprawdę ogromną część tego produktu, więc bez żalu już resztkę przeterminowaną wyrzucam. Ale rzeczywiście produkt jest godny, jak najbardziej polecenie. Kolejna rzecz, którą też zazwyczaj wkładam do denek, to jest świeca Yankee Candle o zapachu czerwonego jabłka z przepięknym takim też świątecznym zdjęciem. W ogóle świece w kolorze czerwonym bardzo umilają mi święta i ja, o ile czerwone zapachy na co dzień byłyby dla mnie za mocne, o tyle w okresie jesień-zima bardzo, bardzo lubię wszystkie świece w kolorach czerwonych. Ten zapach, taki kwaśny zapach jabłkowy, to jest właśnie zapach takiego wieńca świątecznego z suszonymi jabłkami. Delikatnie owocowy, korzenny, takie trochę jak grzane wino czerwone. Przepiękny jest ten zapach, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie poszukiwały czegoś takiego świątecznego, ale nie w klimacie choinki, czegoś takiego, wiecie, typowo świątecznego, tylko takiego nastrajającego na zimę, to bardzo Wam serdecznie rzeczywiście polecam. Użyłam tu również opakowanie po mydełku z Oriflame z tej serii Milk and Honey. To jest moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o Oriflame zapachowa. Przepiękna, miękka, taka pudrowa, mleczno-miodowa. Natomiast te mydełka są bardzo kiepskie i o ile design pudełka bardzo ładny, ładnie to wygląda dane na przykład w prezencie, ale samo mydło momentalnie się wymydla i robi się takie maślane w tej mydelniczce, masielniczce chciałam powiedzieć i dosłownie to wygląda jak masielniczka, nie jak mydelniczka i jest bardzo ta kosteczka niewydajna, także o ile sam zapach jest cudowny i mydło w pompce jest bardzo fajne, szampon czy żel pod prysznic, to mydła w kostce Wam nie polecam z tej serii. Biowax, szampon oczyszczający octowy, wzmocnienie i blask. I tu jest ocet jabłkowy, rozmaryn i tatarak. I powiem Wam, że ten szampon był świetny. Ja dostałam go od marki do przetestowania. Bałam się trochę tego octowego zapachu, ale nie, tutaj żadnej
kwaskowości w zapachu nie wyczuwam, natomiast bardzo fajnie odświeżał, domywał skórę głowy i pozbywał wszystkich tam, wiecie, składników, które na przykład są zawarte w piankach, w lakierach, w szamponie suchym. Bardzo fajnie właśnie doczyszczał skórę głowy i włosy były takie sypkie, gotowe do przyjęcia, na przykład maski albo jakieś tam odżywki. Ja super pielęgnacyjna, jeżeli chodzi o włosy, nie jestem, natomiast rzeczywiście po tym szamponie czułam, że muszę nałożyć coś takiego, co wniknie w łuski tego włosa, bo czułam, że ten szampon bardzo ładnie też te łuski włosa otwiera. Dosyć wydajny, 200 ml, taka poręczna mała butelka z pompką. Fajne, naprawdę, jak gdzieś traficie, to polecam. I kolejna rzecz ze świątecznej serii Yves Rocher to były Midnight Berries, czyli północne borówki, jagody. Przepiękny zapach owoców leśnych. Mnie się podoba ten zapach bardzo. Ktoś tam kiedyś napisał, że ten zapach jest sztuczny. Dla mnie ten zapach jest przepiękny, on pachnie trochę jak te cukierki Skittles, takie w kolorze właśnie też tego fioletu. Bardzo lubię, fajna piana, u mnie dzieciaki też lubiły, także chętnie zimową, świąteczną porą zużyliśmy. Tak się tutaj siłuję, bo mam wielką świecę świąteczną Cozy Christmas z Kringla i ta świeca wypaliła się u nas w te święta i w poprzednie. W tamte święta wypaliliśmy połowę, schowałam ją do świątecznych ozdób i w tym roku wypaliliśmy ją do końca. I to jest taki zapach choinki, kominka, palonego drewna, świerku. Bardzo, bardzo charakterystyczny zapach kojarzący się rzeczywiście ze świętami. I tak, on ma, te świece mają dwa knoty. I o ile w tamtym roku spędzaliśmy, dwa lata temu, bo już mamy 2021, święta 2019, mieszkaliśmy w blokach i ten zapach był za mocny. Naprawdę, ja go zapalałam dosłownie na kilkanaście minut i musiałam gasić. Natomiast teraz, gdzie przestrzeń jest dużo większa, on się zupełnie inaczej rozkłada w pomieszczeniu. I już zauważyłam właśnie to, że przy świecach wieloknotowych w dużych pomieszczeniach ok, czy gdzieś jak ktoś ma schody, klatkę schodową, natomiast w małych pomieszczeniach, w blokach, w takich bardziej, wiecie, ciasnych przestrzeniach, to te zapachy są za mocno skoncentrowane. Także jeżeli macie dużo miejsca, to rzeczywiście ten zapach Wam pięknie wypełni i będzie taki przyjemny. A jeżeli macie mały pokoik, to ten zapach będzie za mocny, taki wręcz bym powiedziała duszący, ale bardzo mocno świąteczny. Moja ulubiona pasta Mint Perfect z Ziai, zawsze Wam ją pokazuję, bo tych past jest kilka różnych w sprzedaży. Miałam też granatową, pani mi powiedziała, że jest bardzo mocna tam ta granatowa i się ucieszyłam, bo ja lubię mocne pasty do zębów. Ona w ogóle nie była mocna, natomiast ta smakuje jak miętowe, zielone gumy Orbit, bardzo fajnie odświeża właśnie oddech i ładnie domywa zęby, także ja ją polecam. Maseczka do twarzy z połczyńską borowiną i masłem shea z uzdrowiska połczyn i to była świetna właśnie taka błotno-borowinowa maska odżywcza, odświeżająca skórę w takim mocno brązowym kolorze, jak czekolada wyglądała na twarzy, ale naprawdę skóra była niezwykle delikatna. Ja kupiłam tą maseczkę w uzdrowisku, byliśmy po prostu. Natomiast widziałam, że one są dostępne w różnych sklepach internetowych. Już teraz nie pamiętam, ale wiem, że jak wpisywałam sobie właśnie uzdrowisko połczyn kosmetyki, to w wielu drogeriach internetowych mi wyskakiwały i naprawdę, dziewczyny, jeżeli lubicie naturalne kosmetyki, borowinowe, błotne, to bardzo Wam polecam, bo ta maseczka jest świetna. I mimo tego, że jest brązowa i że jest taka zastygająca, to nie jest upierdliwa w zmywaniu, więc nie bójcie się, bo ja też takie miałam mieszane uczucia, jak zaczęłam ją używać. Wrzuciłam tu płatki Be Beauty Aloe Vera, płatki z Biedronki, więc jeżeli ja to wrzuciłam, bo bardzo rzadko to robię, to znaczy, że były świetne, że chciałam tam po prostu polecić, bo jeżeli są jakieś takie normalne albo nijakie, to zazwyczaj wyrzucam opakowanie po płatkach, ale rzeczywiście te Be Beauty z aloesem musiały mi się sprawdzić, skoro wylądowały w denku, żeby o nich powiedzieć. The Body Shop, seria kokosowa, krem do rąk w miniaturze 30 ml i powiem Wam szczerze, że o ile ja nie jestem za bardzo fanką kokosowych zapachów w pielęgnacji, bo zawsze takie mdlące mi się wydawały, o tyle rzeczywiście kokos w The Body Shop jest przepiękny, bo jest taki mleczny, taki bardzo miły dla nosa, nieduszący i ten kremik bardzo szybko się wchłaniał, zostawiał ten miły, taki miękki zapach na dłoniach i to był idealny krem do stosowania w ciągu dnia, dlatego on stał tutaj przy komputerze i żebym nie była gołosłowna, że lubię te kremy mieć koło siebie, to teraz mam truskawkowy, świetny, bardzo ładny zapach, nie taki mocno sztuczny, delikatny zapach truskawkowy i to jest właśnie taki lekki kremik nawilżający, który używam w ciągu dnia, bo na noc ta pielęgnacja jest dla mnie za słaba, potrzebuję czegoś bardziej odżywczego. I kolejna rzecz z zimowej serii Yves Rocher, mydło do rąk z tej serii właśnie jabłkowej, Winter Apple. Przepiękny jest ten zapach, naprawdę bardzo miły dla nosa, właśnie szarlotki, słodkiej, jesienno-zimowo-świątecznej, także fajne. Ja mydełka z Yves Rocher bardzo lubię i w ogóle lubię marki, które celebrują święta Bożego Narodzenia, wypuszczając jakieś specjalne serie kosmetyków. Wzięłam wiadro w rękę, bo wszystko już jest na dnie. Ziaja Soft, to jest też jeden z moich ulubionych produktów marki Ziaja, antyperspirant w kremie. Przepiękny
pudrowy zapach. Bardzo delikatne działanie, ale bardzo skuteczne w ochronie przeciwpotliwości i bardzo ładnie zapach, nie wiem, koresponduje z moim pH skóry. Podoba mi się. Ja nawet jak się ruszam i nieraz czuję ten zapach, to mi się bardzo, bardzo podoba. I jak jestem czasami gdzieś tam w Ziaji, teraz w ogóle nigdzie nie bywam, ale jakbym była gdzieś, gdzie jest Ziaja, to na pewno bym sobie ten zapach do swojego asortymentu gdzieś tam dokupiła. Pomadka do ust BB Różana. Uwielbiam tą pomadkę za zapach, za konsystencję, za to jak ładnie wygląda na ustach, za tak fajnie zmiękcza skórę. To do snania w Rossmanie na pewno koniecznie. Przepiękny zapach Pink Warm and Cozy, to jest zapach typowo świąteczno, jesienno-zimowy, cudowny. Warm and Cozy, ogrzewająco przyjemny, otulający zapach, naprawdę bardzo fajny, taki ogoniasty, cudowny naprawdę. Wiem, że on jest bardzo trudno dostępny, ja go już kupiłam bardzo dawno temu. Skończyłam, tu jakaś taka maleńka reszteczka jest, może się jeszcze dzisiaj psiknę, może mi się uda jeszcze coś wydobyć. Gdybym go jeszcze kiedyś gdzieś spotkała, na pewno sięgnę po niego ponownie. Miniatura kremu do twarzy Lancôme Genifique, to jest taki krem dla skór dojrzałych, bardzo przyjemny zapach, delikatny w formule i taki delikatnie zostający na skórze, więc ja go używałam z wielką przyjemnością na noc, ale też zdarzało mi się sięgnąć po niego na dzień, ponieważ to jest taka formuła otulająco-odżywcza. To jest trochę taki jakby mus do twarzy, ale zostawiający na skórze delikatną warstewkę ochronną. Krem wypełnia drobne linie, drobne zmarszczki, może dlatego ta konsystencja jest taka specyficzna i jest doskonały jako baza pod makijaż, jeżeli jest stosowany na dzień. A jak jesteśmy przy bazie pod makijaż, to słuchajcie, ponieważ ja się bardzo mało malowałam, bo jak wiecie, w tym okresie letnim byłam w ciąży, a ta baza właśnie skończyła datę ważności w okresie letnim, nie malowałam się wtedy. Praktycznie w ogóle nie używałam żadnych podkładów, czasami jakiś tam puder, oczywiście rzęsy, wiadomo, jakiś tam delikatny makijaż, tak, no, ale nie był to taki makijaż, który wymagał bazy, więc przeterminowała mi się już połowa bazy Anti-Aging Care, przeciwzmarszczkowa baza rozświetlająca, była świetna i to pół, które zużyłam w momencie, kiedy używałam podkładów, to bardzo dobrze mi się sprawdziła. Pompka Airless, szkło, super, rzeczywiście skóra wyglądała bardzo ładnie, no ale później jak ona stała, po prostu stała, to się przeterminowała i niestety muszę się pozbyć tej połowy, ale rzeczywiście, jeżeli używacie baz pod makijaż, macie dojrzałe skóry i szukacie rozświetlenia i czegoś przeciwzmarszczkowego jednocześnie, to rzeczywiście była godna uwagi. Świetny krem do twarzy, Ren Ever Calm, to był krem do stosowania na dzień, ale ja również sięgałam po niego do pielęgnacji nocnej, do stosowania do skór wrażliwych, wymagających, suchych, jakichś takich podrażnionych, bardzo, bardzo fajny krem, przepięknie się nakłada, gęsty, odżywczy, fajnie nawilża, niweluje szorstkość skóry i miałam wrażenie po nałożeniu tego kremu, jakbym miała na sobie jakąś przez cały dzień dobrą pielęgnacyjną maskę. Coś mi się wydaje, że strasznie się zmieniło światło od tego, że pokazałam właśnie białe opakowanie, więc będziemy miały film w różnych warunkach oświetleniowych. Światło jest naturalne, stoi naprzeciwko okna. Słuchajcie, ten produkt, próbka. No, ktoś powie, wariatka, pokazuje próbkę i się zachwyca. Ja zużywam różne próbki, ale po prostu zazwyczaj je wyrzucam do śmietnika, nie wrzucam je do demka. Ale skoro wrzuciłam próbkę Eisenberg, serum do ciała, to dlatego, że chciałam Wam powiedzieć, że to jest genialne i naprawdę po użyciu próbki 8-mililitrowej jestem zachwycona tym produktem. Słuchajcie, to jest serum nie do twarzy, tylko do ciała, antycelulitowe do problematycznych miejsc, no, czyli tam, gdzie mamy celulit, wiadomo. Tak mówię, dobra, mam tą próbkę, tam po którejś kąpieli po prostu zużyję to. Wycisnęłam na dłoń i to był taki delikatny żel, jakby lejący, a ja średnio się lubię z żelami do ciała. Ale mówię, okej, no już wylałam, to wylałam. Zaczęłam sobie smarować ramiona, uda, brzuch, pośladki, no wiadomo, tam, gdzie mamy te newralgiczne nasze miejsca. I ten żel pod wpływem masażu zamienił się w coś takiego jak aksamitne mleczko. Przepiękny zapach. Przepiękny, to jest zapach, on był tak delikatny, subtelny, ale po prostu przecudowny. Zazwyczaj te wszystkie antycelulity do ciała są tak jakieś miętowe, rozgrzewające, chłodzące. Tutaj nie ma ani chłodzenia, ani rozgrzewania, po prostu normalna, miła formuła o przepięknym zapachu, bardzo szybko się wchłania i ta skóra zostaje po prostu w dotyku jak jedwab. Przypuszczam, że to kosztuje miliony monet, jak wszystkie produkty Eisenberga. I w ogóle ja nie jestem fanką kosmetyków antycelulitowych, ale za formułę i za zapach i za to, jaka gładkość zostaje na skórze, ja się tym zainteresuję. Zostawię sobie tą próbkę, słuchajcie, na szafce, wyszukam tego produktu, bo jestem bardzo ciekawa, jaka w ogóle jest tego cena, bo naprawdę jest świetna. Połówka kuli do kąpieli z Nakomi i to było Orange and Vanilla, czyli pomarańczowo-waniliowy zapach. Przyjemna kula, która zmiękczała wodę i mam wrażenie, że zawierała olejki jakieś w sobie, bo skóra była delikatnie natłuszczona. Zapach fajny, także okej.
miniatura Estée Lauder Night Repair Serum. Mówiłam Wam, że ja już kilkakrotnie miałam właśnie próbki z tego produktu. To serum mnie zachwyca, moja skóra bardzo ładnie z nim współpracuje, wygląda ładnie. To jest serum nocne, które rzeczywiście robi robotę jak na mojej skórze, bo ja wiem, że różne są opinie. Ja jestem zachwycona. Powiedziałam Wam, że to będzie produkt, który po zużyciu iluś tam próbek pokazał mi, że chciałabym kupić sobie pełnowymiarowy, żeby mieć. I jak powiedziałam, tak zrobiłam, więc w następnym haulu pokażę Wam pełnowymiarowy serum tego produktu. Black Opium Yves Saint Laurent. Piękna woda perfumowana. Zawsze sobie wyobrażałam, że Black Opium będzie ogoniaste, że mnie przytłoczy, że będzie ciężkie, że będzie piżmowe. Nie. Jest kobiecy, delikatny, zmysłowy, sensualny, piękny. Naprawdę, do tego stopnia, że mój Mikołaj stwierdził, że powinnam go dostać. I też go pokażę Wam w holu, także dziękuję Wam, już mi miga karta, muszę kończyć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Szczęśliwego nowego roku. Pa!